Berlinek, europejska stolica Nordic Walking, i właśnie dziś odbywa się jeden z takich pierwszych spacerków, rajdów Nordic Walking. Z nami jest Katarzyna Mielcarek, która jest organizatorką dzisiejszego spotkania. Pani Kasiu, dlaczego ten rajd jest wyjątkowy? Rajd jest wyjątkowy, dlatego że dedykowany jest naszej berlineckiej Romie. Nie trzeba przedstawiać tej osobowości. Ten rajd właśnie chcemy poświęcić Romie, zaczynając go przy ławeczce Romy. Wszyscy, którzy przyjdą dzisiaj na Nordic Walking, przynoszą coś małego, niebieskiego, żeby udekorować tą ławeczkę. I będziemy sobie szli dzisiaj, wspominając Romę, szlakiem błękitnej trasy legend, czyli szlakiem, który razem z Romaną Kaszczyc stworzyliśmy, ukazując jej miłość do jezior, a jednocześnie szlakiem, który jest okraszony pięknymi legendami, które dotyczą tych czterech jezior, przy którym ten szlak właśnie wiedzie turystę. Niezapominajkowy rajd Nordic Walking, ale również Europejska Noc Muzeów pod tym hasłem będzie się odbywać, pod hasłem niezapominajkowym. Jakie wydarzenia jeszcze nas czekają? Proszę Państwa, dzisiaj to jest właściwie taki malutki zwiastun tego, co będzie w sobotę, bo sobota będzie najważniejszym dniem. Będziemy tutaj świętować polskie święto niezapominajki, które dzięki Romie stało się berlineckim wielkim świętem. I w tym roku jest o tyle wyjątkowo, że jest to no niestety piąta rocznica śmierci Romany i będziemy dlatego bardzo wspominać wszystkie rzeczy, które Roma zostawiła tutaj w swojej twórczości dla nas, ale równocześnie jest to Europejski Dzień Muzeum. Noc Muzeów Europejska i w związku z tym to wszystko nabiera takiej idealnej rangi i wszystko się tak fantastycznie łączy. Czekamy na turystów, czekamy na artystów, którzy też namalowali obrazy, czytając berlinecką Romę i wszystkich, którzy będą cieszyć się tym świętem, bo Romie zawsze chodziło o to, żeby nie myśleć o walentynkach amerykańskich, tylko o polskiej, słowiańskiej niezapominajce. I to jest, proszę Państwa, cudowny przekaz. Nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o kimś, nie zapomnij o czymś fajnym. I my nie będziemy zapominać. O 14 otwieramy galerię Romany Kaszczyc w ECS-ie, o 16 happening muzyczno-teatralny z zespołem Wiatrak, z którym zawsze Roma miała wiele do czynienia. Tam będziemy się pięknie bawić, będzie dużo niebieskości, malowania, balonów, a później oczywiście wernisaż pięknej wystawy w muzeum o 18. Dziękujemy bardzo. Znalazłam taki wiersz, słuchajcie, który Roma chyba napisała już myśląc o tym czasie, który mamy teraz, o tym czasie, kiedy już jej nie będzie. Nie jestem niezbędna ani życiu, ani światu. Oddzieliłam istnienie od ciała, którym jest obleczone. Uleciałam. Stałam się chmurą. Poddałam się wiatrowi, by przyjąć kształty, jakie chce wyobraźnia. Dekorowana jest właśnie oweczka Romany Kaszczyc, która znajduje się w parku imienia Emanuela Laskera. I tutaj mamy kilka takich dekoracji, które zostały wykonane własnoręcznie. Proszę powiedzieć, co to jest za dekoracja i kto ją zrobił? Tą dekorację zrobiła moja 12-letnia wnuczka, bo ją poprosiłam, że będziemy czcić pamięć Romy Kaszczyc. Prosiła, żeby była na tej ławeczce, więc ją zostawiam. Pokażę ci, jak pracuję. Jest Ola. Jest Ola. Nie żeruje tam, tak? Zerknijcie na mnie, nie robimy tak, równolegle cały czas do ziemi. I jak najwyżej kolana. Dobra, a teraz słuchajcie, dotykamy się do najszlachetniejszych części naszego zakończenia pleców. Raz, dwa. Robi sam, tak? Jeżeli do wyprostowania wyciągniecie rękę, on się sam wbija. I teraz zwróćcie uwagę, że jak jesteśmy na tej pozycji, pytamy ten pępek, rączka nie wychodzi powyżej pępka. I ona nie może wychodzić przy marszu. Tak? I w ten sposób idziemy. Brawo, Berlinie!